Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora i witam was w kolejnym, siódmym już odcinku z gierki Carbal Space Program, wersja V023. Pierwsze 6 odcinków, które już są na moim kanale, jak zauważyliście, to takie początki moje, mój brak doświadczenia, mój brak ogrania z tą grą, takie budowanie w sumie coś tam zrobiliśmy. Ostatnio byliśmy nawet na orbicie Księżyca, Moon. No ale to takie było początki moje. Od tego czasu naprawdę uczyniłem, wydaje mi się, wielkie postępy, czy wielkie, to duże słowo, ale dość znaczne postępy. Potrafię dużo lepiej budować i dużo po prostu mam więcej z czego budować. Zaraz wam to pokażę. Mianowicie wygląda to tak. Tak wygląda moje drzewko. Tadam! Na chwilę obecną. Ale i jeszcze zostało mi 74 punkty nauki. Ale wygląda to w ten sposób. Nie leciałem na żadną inną planetę, na żaden inny księżyc. Wszystkie te punkty nauki po prostu badałem Kerbin, na Antarktydę, obydwa bieguny w sumie, północny i południowy zbadałem, zbadałem jakieś tam pustynie, zbadałem góry, każdy po prostu biom, każdą różnorodność na planecie próbowałem badać i wyszło z tego troszeczkę punktów nauki. No i oczywiście kilka razy, chyba 4 razy leciałem sobie na Księżyc, Moon, ale nie lądowałem na nim, bez was oczywiście, tylko raz sobie bieguny sprawdziłem po prostu po orbicie, niskiej orbicie, po wysokiej orbicie na Moonie, równiki, naokoło równika, no po prostu dziury jakieś tam pobadałem, te takie kratery. Już wam pokażę, jakimi rakietami i właśnie z tego wyszło tyle punktów, że drzewko wygląda w ten sposób. To była rakieta Badass 1. To była rakieta, którą ma 3 boostery po bokach i tutaj 3 moduły z paliwem, już te lepsze, i silnik do tego doczepiony. W ten sposób wyglądał Badass 1. On służył jako do badania Kerbinu. Potem powstał Badass 2. I Badass 2 służył do właśnie oblatywania Moon oraz powrotu potem już na Kerbin. Miał dwie partie boosterów, jak widzicie, pierwsze się odczepiały, potem drugie jeszcze, żeby nabrać wysokości. Również składał się z 3 modułów z paliwem oraz silnika, oraz takiego mniejszego zbiornika z paliwem oraz silnika, który działa w przestrzeni kosmicznej lepiej, jest wydajny. Nie rozpędza nas do wielkich prędkości, ale jest dużo wydajniejszy i mniej spala benzyny. Tu jest zamontowany świder, chociaż to służy jako drabinka. Do końca nie wiem, czy to jest świder, czy nie. Zastosowałem go tak, w ten sposób tylko, żeby zbadać. Jak w sumie chyba tylko ostatnio badałem, ja nim lądowałem jeszcze na Kerbinie, właśnie na pustyni, bo tam jeszcze wcześniej lądowałem i używałem tego świdra, ale jakoś nic mi nie dało. Tak wyglądał Badass 2. No dobra. Więc sobie to olejmy. Badass. Co jest? Czemu go nie mogę? No, mogę. Zniszczyć. Teraz pozostało nam, skoro już planeta Kerbin jest zbadana jak cholera, nie da się jej bardziej zbadać, tak mi się wydaje. Moon jest oblatany wzdłuż i wszerz, z prawej do lewej, z góry na dół, naprawdę wszędzie chyba. Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam teraz wylądowanie na planecie, na księżycu Moon właśnie. No i w związku z tym zaraz bierzemy się za budowanie rakiety, która ma nas wznieść na orbitę Kerbina, po czym mamy się udać na Moon, osiągnąć orbitę Moona, wylądować na Moonie, po czym z tego Moonu pobrać badania, oczywiście jakieś próbki, po czym wystartować z księżyca Moon i powrócić z powrotem bezpiecznie na Kerbin. Będziecie zaraz widzieć po kolei, ja nie będę wam teraz pokazywał, jakie mam moduły, będziecie widzieć podczas budowania, budowanie będzie po prostu przyspieszone, będzie, dam wam jakąś muzyczkę, żeby to, bo to będzie trwało z 10-15 minut jak nic, a nie chcę, żeby to odcinek aż tyle zajmował samego budowania, więc skrócę do jakichś 3 minut, myślę, tak, zobaczymy. Plan jest taki, żeby to na 4 razy przyspieszyć budowanie rakiety, a więc zaraz zaczynamy. We'll be right back.
No dobra, gotowa nasza rakieta. Recek, jak kiedyś powiedziałem, żebyście wymyślili nazwę na tą rakietę, która będzie leciała na Moon, rzucił, żeby nazywała się Borison, więc rakieta nazywa się Borison 1 za sterami Bob Kerman, bo nie jest głupi. Wiem, że ta rakieta wygląda trochę jak stodoła, ale uwierzcie mi. Znaczy, uwierzcie mi lub nie, ale według mnie powinna działać. Takie jest moje zdanie. Zobaczymy. Dołożyłem jeszcze tylko tutaj taki mały zbiorniczek na górze, bo obawiam się, że mogłoby braknąć paliwa na powrót na Kerbin. A więc system stabilizacji lotu, RCS-y, pełna moc. 3, 2, 1, zapłon. Na początku ociężale, ale będziemy się co chwilę coraz bardziej rozpędzać. O, trochę duża stodoła, faktycznie. Ale to dopalacze tak wyglądają i dlatego włączyłem główne 5 silników plus dopalacze na początek. Za chwilę pierwszą partię boosterów odrzucę, odpalę drugie dopalacze. Powinienem na tych dopalaczach jakieś 2500-3000 metrów nad poziom lądu osiągnąć. Nad poziom wody, no. Zobaczymy. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, że wszystko jest dobrze. Na razie jest stabilny, prosty lot i o to chodzi. Półtora kilometra. No do 3000 może nie dojadę, ale 2,5 będzie na pewno. Na tych boosterach. Lot nadal stabilny, to mi pasuje, właśnie o to mi chodziło. Będzie prawie 3. Odrzucamy pierwsze boostery, odpalamy kolejną partię. Stodoła nam się już troszeczkę zmniejsza. Za chwilę nam zostanie sama rakieta. Z tymi dodatkowymi silnikami, które i tak będę odrzucał, także spoko. Zobaczymy, jaką wysokość osiągnę na tych dopalaczach. Przydałoby się tak osiągnąć powyżej 10 tysięcy kilometrów, 10 tysięcy metrów, tak do 12. Byłoby to najbardziej pożądane przeze mnie. Zobaczymy. Raczej nie, ale zobaczymy. Bob Kerman zadowolony. Leci na Moona. Mam nadzieję, kurde, że nie rozjebie się o powierzchnię Moona. Że uda mi się normalnie, fajnie wylądować. Zobaczymy. Taki jest cel. 200 metrów na sekundę. Coraz bardziej przyspieszam. Ale zaraz będę zwalniał, jak rzucę boostery. 10 tysięcy osiągnę na tych dopalaczach. To już jest pewne. I już mam ponad 10 tysięcy. Boostery odrzucamy. Lecimy na 6 silnikach. Nie, na 7. 2. Na 7, bo ten główny jeszcze. Dobra, przydało mi się troszeczkę skręcać pod kątem 40-50 stopni, tak jest najlepiej. Troszeczkę mi rakieta zboczyła z kursu, ale trudno. O, 45 stopni niech będzie. Zaraz będziemy te 4 silniki odrzucać, bo nam się paliwo w nich kończy. 18 tysięcy, a jest spoko. Mam nadzieję. Na chwilę obecną jest spoko. Odrzucamy, czyli zostały 3 silniki. 2 boczne i jeden główny. Dzięki tym przewodom paliwowym mam, widzicie, paliwo w każdym. Te przewody paliwowe to jest super sprawa. 25 tysięcy. Zobaczymy, jak tam nasza trajektoria. Wydaje mi się, że będzie się już zmniejszać. 28 sekund do 27, mówiłem, będzie się zmniejszać. Ale mam nadzieję, że nie tak szybko i że osiągnę orbitę. Znaczy, że osiągnę w ogóle pierwsze, wylecę na orbitę, a potem orbitę wokół Kerbina ustalę. 26 sekund. Nie powinno być problemu. No zobaczymy. Zobaczymy. 50 stopni przechyłu. Lecimy w dobrą stronę. Widzicie, cel jest przed nami. Akurat się nam ładnie ustawił. Troszeczkę bardziej jeszcze chyba skręcę. Dam 45 stopni. Kurde, jak to teraz patrzę, to zapomniałem tutaj zbiorników na paliwo do RCS-ów i zapomniałem RCS-ów.
silników tutaj dać. Także, no, jeden problem już wykryłem. Spoko. Spoko. Za 29 sekund nasze apoapsis osiągniemy za 30 sekund, więc wydłuża się trajektoria, jest spoko. No tylko do sterowania naszą dupną krową nam braknie tych silniczków RCS później, no i tyle. Będziemy mieli troszeczkę kłopot. Ale jakoś z tego, mam nadzieję, wyjdziemy, zobaczymy. Co jest, nacisłem M-kę. 50 tysięcy, tak myślę, dojdziemy gdzieś do 85 tysięcy i zaczniemy ustalać naszą trajektorię, naszą orbitę wokół Kerbina. A potem sobie zrobimy punkt wyjściowy w stronę Moon. Troszeczkę zakrzywiona ta nasza orbita, ale trudno. Moglibyśmy ją skorygować, później ją troszeczkę skorygujemy. Na chwilę obecną nie ma to sensu. Tak się mi wydaje. Po co tracić paliwo? 70 tysięcy. Jeszcze troszkę, jeszcze chwila. Prawie półtora minuty do manewru, więc super. 80 tysięcy, dobra. Jeszcze trochę. Jak tam z naszym paliwem? Nie jest źle. Dobra, i będziemy ustalać teraz orbitę. Tu sobie ją tak fikniemy. 82 tysiące, no trudno. Nie może być nic idealne. No, nie wiem, czy tak. No, trochę źle to zrobiłem, ale trudno. Cholera. Co ja robię w ogóle? Dobra, za późno. Niech będzie taka trajektoria, a i tak na Moona sobie polecimy. Kurde, widzicie, brakuje nam RCS-ów. 50 sekund do manewru. Brakuje mi na tej krowie silników RCS. Przynajmniej jeszcze z czterech na końcu, przy silniku blisko. Ale się uda. Tu jest nieważkość, tu już jest lepiej. Okej, teraz mi tak stój tylko. 25 sekund. Myślę, że za chwileczkę zaczniemy manewr. Myślę, że już. Bez nam się zaraz skończy w tych dwóch bocznych zbiornikach. Będziemy mieli tylko główną rakietę. Będzie lżejsza, chociaż tu już nie jest nieważkość, to ciężar nie gra roli zbytnio. Dobra, odrzucamy. Lecimy na jednym. No, cały czas nam się wydłuża nasza orbita, więc nie jest źle. Z której, ile to będzie? 64 tysiące i 125, no. Totalnie krzywa będzie ta orbita. Nie będziemy jej już wyrównywać po jakiego grzyba. No, nie będziemy. Czekajcie, skoryguję sobie troszeczkę lot. Żeby był cały czas w znaczniku. Tym niebieskim. Okej. Powinno nam to zająć jeszcze 50 sekund. No zobaczymy. Mam nadzieję, że właśnie tyle. W kolejnych odcinkach wydaje mi się, że wam już będę skracał ten lot na orbitę Kerbina. No to chyba nie będzie miało już sensu. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak mi się wydaje. Na początku chciałem, żeby to było, żeby wam pokazać tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak grać za bardzo w Kerbina. Ja też za bardzo nie wiem, ale którzy grają gorzej ode mnie, którzy chcą się troszeczkę nauczyć orbit, więc uznałem, że powinno być na początek. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra, orbitę mamy, cały czas rośnie. Z tamtej strony 87. Zaraz to mniej więcej wyrównam, żeby to było 88. I teraz sobie to fajnie skoryguję. Tam jest 90. Dobra, starczy. Nie trzeba nam większej orbity. Okej, orbita Moona. Orbita osiągnięta kerbinowska. Paliwa mamy jeszcze w piździec. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Słuchajcie, te beściaki. Oznaczymy sobie jeszcze cel jako Moon. Proszę bardzo.
I właśnie tam polecimy w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu, który jest cholernie motywujący. Piszcie w komentarzach w ogóle, co myślicie o tej serii, o tym odcinku. A jeśli nie jesteś jeszcze beściakiem, nie jesteś moim widzem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, nie tylko z Kerbalami Space Program. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.